Witam Państwa, Kamila Szuba-Salwiak. Zapraszam na cotygodniowy przegląd informacji z kurortu. Strażacy docenili współpracę z usteckim samorządem. Burmistrz Jacek Maniszewski został odznaczony honorową odznaką Zasłużony dla Pożarnictwa Województwa Pomorskiego. Strażacy obchodzili swoje święto. Uroczystości powiatowe odbyły się na Placu Zwycięstwa w Słupsku. W ich trakcie mówiono o ważnej roli Straży Pożarnej, zarówno zawodowej, jak i ochotniczej. Wiele uwagi poświęcono także współpracy z samorządami. Strażacy przyznali także medale i wyróżnienia osobom, które wspierają działania pożarników. Wśród odznaczonych jest także burmistrz Ustki. Jacek Maniszewski nie kryje, że medal jest dla niego wielkim wyróżnieniem, ale także miłą niespodzianką. To także spełnienie chłopięcych marzeń. Jestem naprawdę bardzo dumny z tej odznaki, bo chyba każdy mały chłopiec miał takie marzenie, żeby zostać strażakiem. Moje marzenia kiedyś też takie były. Kroki i losy mojego życia potoczyły się inaczej, ale ten mały chłopiec chyba drzemie w nas wszystkich. Tak więc jeszcze raz bardzo dziękuję. Jacek Maniszewski podkreśla, że medal przyznany przez komendanta Straży Pożarnej jest jego drugim odznaczeniem w karierze burmistrza Ustki. Pierwszy medal przyznali mu żołnierze. W tym roku szykują się zmiany w usteckiej strefie płatnego parkowania. Do strefy włączone zostały dwie nowe ulice. Ponadto mieszkańcy strefy zapłacą mniej za miesięczny abonament. Ustecka strefa płatnego parkowania zacznie obowiązywać 15 czerwca. Jak co roku będzie funkcjonować w sezonie letnim aż do 15 września. W tym roku szykuje się sporo zmian. Przede wszystkim w obszarze strefy znalazły się dwie nowe ulice, czyli Słowiańska i Sprzymierzeńców. Kolejną zmianą jest obniżenie opłaty abonamentowej. Znacznie obniżyliśmy abonamenty dla mieszkańców strefy, którzy miesięczny abonament do parkowania przy danej ulicy mogą wykupić za 40 zł. Natomiast na cały okres obowiązywania strefy taki koszt to jest abonamentu to 100 zł, ale dotyczy to mieszkańców strefy posiadających ustecką kartę mieszkańca. Mieszkańcy, którzy nie posiadają karty mieszkańca, mogą ją jeszcze wyrobić. Wnioski można składać elektronicznie bądź osobiście w czterech wyznaczonych punktach, czyli w Urzędzie Miasta, Ośrodku Sportu i Rozwoju, Szkole Podstawowej nr 1, a także w Centrum Integracji Społecznej. Dla pozostałych kierowców pierwsze 30 minut postoju w strefie płatnego parkowania kosztować będzie 1,50 zł, natomiast pierwsza godzina 4 zł. Strefa działać będzie w godzinach od 9 do 21. Nadal funkcjonować będą bezpłatne parkingi przy ulicy Słupskiej, Rybackiej i Portowej w Ustce. Na terenie Ośrodka Sportu i Rozwoju w Ustce prowadzone są zajęcia dla dzieci z autyzmem. Dzieci bawią się i uczą poprzez sport i kontakt z rówieśnikami. Zajęcia sportowe dla dzieci z autyzmem rozpoczęły się wiosną. Inicjatorami przedsięwzięcia byli sami rodzice, którzy po pandemii zgłosili się do trenerów z Ośrodka Sportu i Rekreacji. Dzieci autystyczne ćwiczą na otwartych obiektach, często w towarzystwie innych dzieci i sportowców. Jak twierdzą organizatorzy zajęć, sport to świetna nauka połączona z zabawą. Zapraszam wszystkie dzieci autystyczne na zajęcia, które prowadzimy co wtorek. Zajęcia odbywają się w godzinach popołudniowych. W tej chwili pracujemy głównie z dziećmi indywidualnie. Choć zajęcia mają obecnie charakter indywidualny, niewykluczone, że po wakacjach od września dzieci będą pracować w większych grupach. Organizatorzy przewidują także kontynuację projektu w okresie zimowym. Treningi odbywać się będą w sali gimnastycznej jednej z usteckich szkół. To już ostatni dzwonek na przedstawienie pomysłów do tegorocznego budżetu obywatelskiego. Ustczanie na złożenie wniosków mają czas do 13 czerwca. Ustka intensywnie przygotowuje się do tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego. Jednym z najważniejszych elementów przygotowania były warsztaty w Szkole Podstawowej nr 1, które cieszyły się sporym zainteresowaniem mieszkańców. Na nich można było dowiedzieć się, jak prawidłowo wypełniać wnioski i na co zwracać uwagę. W trakcie warsztatów przygotowano także zajęcia pobudzające kreatywność i rozmawiano o idei budżetu obywatelskiego. Przypomnijmy, wszyscy mieszkańcy miasta będą mogli składać projekty zadań. W tym roku w ramach budżetu obywatelskiego do rozdysponowania jest 500 000 zł, z czego 400 tysięcy złotych na zadania inwestycyjne i 100 tysięcy złotych na zadania społeczne. Mogą to być dwa rodzaje pomysłów. Pomysły na zadania społeczne, czyli jakieś wydarzenia, wystawy, koncerty, warsztaty. I wartość takiego projektu nie może przekroczyć 50 tysięcy złotych, albo mogą to być pomysły inwestycyjne, takie jak przebudowy, nadbudowy, remonty, modernizacje,
I wartość takiego projektu nie może przekroczyć 400 tysięcy złotych. Wnioski należy składać na odpowiednim formularzu. Dokument dostępny jest w Urzędzie Miasta, a także na stronie internetowej ustka.budzet-obywatelski.org. W wypełnieniu wniosków pomagają także miejscy urzędnicy. Pomysły do Usteckiego Budżetu Obywatelskiego można zgłaszać do 13 czerwca. To były pierwsze, ale na pewno nie ostatnie zawody ogólnokrajowe na skateparku w Słupsku. Imprezę wspólnie przygotowały instytucje z Ustki i Słupska. W zawodach, które rozegrano w słupskim skateparku przy ulicy Małtużyńskiego, wystartowało w sumie 41 zawodników. Reprezentowali różne kluby i teamy z terenu całej Polski, między innymi z Łodzi, Szczecina, Trójmiasta i Warszawy. W zmaganiach brało także udział czworo zawodników z Ustki, między innymi Nelly Zarzycka, czyli najmłodsza kadrowiczka Polish Skate Federation PZSW. Każdy z zawodników miał minutę na przejazd. Ocenie podlegała technika wykonania trików. Każda z ewolucji była osobno punktowana. Pieczę nad imprezą sprawował Polski Związek Sportów Wrotkarskich. Głównym organizatorem zawodów było Sea Skateboarding Crew z Ustki. Imprezę wsparli swoim patronatem prezydent Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka oraz burmistrz Ustki Jacek Maniszewski. Organizatorzy zapewniają, że będą kontynuować współpracę i niebawem odbędą się kolejne zawody. I na tym kończymy magazyn Ustecki. Za tydzień powrócimy do Państwa z kolejnymi informacjami z kurortu. A dziś z mojej strony to już wszystko. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia.